Wydaje się ludziom, że jeśli piłkarz zarabia dużo pieniędzy, no to my siedzimy w domu i nic nie robimy, tylko wydajemy te pieniądze. Skąd na przykład twoim zdaniem bierze się taka antypatia wśród naszego społeczeństwa właśnie do partnerek piłkarzy? O co w tym wszystkim chodzi? Bo ja na przykład przyszłam tutaj i poznałam cię i jesteś dla mnie super, taką normalną, fajną dziewczyną. A w oczach bardzo często społeczeństwa jesteście uważane za księżniczki i na przykład za osoby, które po prostu są bardzo, bardzo antypatyczne. To znaczy, myślę, że to jest podejście indywidualne od każdej dziewczyny i nie każdy musi mnie lubić, nie każdy musi ze mną przypadać. Tak samo jest w tym świecie. Nie wszystkie osoby znane są lubiane i ja tego też nie oczekuję od ludzi, ale no, wydaje mi się, że jesteśmy postrzegane tak, dlatego że wydaje się ludziom, że jeśli piłkarz zarabia dużo pieniędzy, no to my siedzimy w domu i nic nie robimy, tylko wydajemy te pieniądze. No ale niestety tak nie jest. Znaczy niestety, ja się tam cieszę, bo tak naprawdę też moim zdaniem utrzymanie domu, opanowanie tej całej sytuacji, patrząc na to, jak wygląda plan dnia Kuby, jest też moim zdaniem no, takie ciężkie do opanowania i trzeba się tego nauczyć, tak? No bo tak naprawdę to ja piorę, ja gotuję, ja sprzątam. No teraz oczywiście dzielimy się tymi obowiązkami, więcej robi Kuba. Tu muszę go naprawdę bardzo pochwalić, bo mój stan obecny no, nie pozwala mi na ogarnianie wszystkiego, ale staram się go wspierać i tak naprawdę zanim byłam w ciąży, to moi dzień wyglądał bardzo tak normalnie, jak każdego innego człowieka, no tylko tyle, że ja po prostu no, nie szłam do pracy, no bo jest pandemia, to też jednak z kwestii, gdzie straciłam swoją pracę, no a później też tej pracy no, przez jakiś czas nie szukałam, a teraz tak naprawdę też jestem w ciąży, no więc no, ten świat no, jest postrzegany różnie, ale myślę, że to jest też kwestia indywidualna i każdy jest inaczej postrzegany przez te osoby z zewnątrz. A ty, Magda, na przykład oglądasz Instastory Mariny bądź Ani Lewandowskiej? Ani Lewandowskiej oglądam, Mariny też. Tak, obydwu. Podobają ci się? Tak, no jak najbardziej. To są dla mnie, ja nie widzę, ja tak jakby nie mam w sobie takiej nienawiści, nie oceniam ludzi, ja nie mam potrzeby mówienia, albo tutaj wrzuciłaś to, albo tutaj pokazałaś to, a tutaj zareklamowałaś to, a tutaj tamto, a tutaj jesteś tak, a tutaj nie masz tego, a tutaj nie masz. Ja po prostu nie oceniam. Ja oglądam i podchodzę do wszystkich z życzliwością, nie oceniam. I to mi pomaga w byciu szczęśliwą, tak? Bo cieszę się ze szczęścia innych osób i dzięki temu patrząc na ich życie, które jest naprawdę moim zdaniem super życiem, to nie oceniam i nie mówię, o, bo ma super to, ma super tamto, tylko po prostu cieszę się tym pozytywnie, tak? Pozytywnie im zazdroszczę tej dobrej energii, tej pracy, no i tyle. I dzięki temu to do mnie też wraca. No i to samo potem otrzymuję.